Dzień dobry. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Dla katolików najważniejszy czas w roku liturgicznym. W tych dniach na plan pierwszy wysuwają się sprawy duchowe i o nich właśnie rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi. Ale święta i przygotowania do nich znajdują swoje bogate odbicie w historii, kulturze, sztuce i tradycji, w tym tradycji kulinarnej. Od dziś do niedzieli codziennie spotykać się będziemy z Państwem, by dobrze przygotować się do świąt. By przygotować się tak, by święta Wielkiej Nocy stały się dla nas źródłem siły, nadziei i radości. Na pierwsze spotkanie wybraliśmy Łowicz, bowiem miasto to słynie z pięknej tradycji palm wielkanocnych. Ale jak się okazuje, nie tylko. Jak przygotować piękne pisanki? Mistrzynią w tym jest pani Henryka, którą właśnie teraz idę odwiedzić. Ale a propos niedzieli palmowej, ciekawe jakie palmy święcą łowiczanie. Pewnie uda mi się kogoś spotkać. To jest prawdziwa palma. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tutaj w Łowiczu właśnie takie palmy nosi się do kościoła w niedzielę palmową? To jest palma, która przywieziona jest z Włoch, prawdziwa palma. Pani niesie dwie palmy. Niosę dwie palmy, bo koleżankę też niosę, bo jest chora. A co się potem z nimi dzieje, z tymi palmami? Teraz jak idę do domu, zawieszam palmę albo na balkonie, albo przed drzwiami. Palma wisi cały rok. To znaczy do popielca, gdzie oddajemy palmy wcześniej, przed popielcem, są palone i tym popiołem są posypywane później głowy w popielec. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy, dobrego Wielkiego Tygodnia. Bardzo mi miło było, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Jeżeli jeszcze nie zrobili Państwo pisanek, to bardzo dobrze, bo teraz się nauczymy wspólnie, jak je zrobić. Obiecaliśmy, że będziemy odwiedzać Was w Waszych domach i dzięki gościnności pani Henryki Luz jesteśmy właśnie w Łowiczu, w domu artystki, tak można powiedzieć, bowiem pani Henryka od 12 roku życia, prawda? Zajmuje się takimi ozdobami, wycinankami, wyklejankami i zdobieniem właśnie pisanek. Tutaj mamy, pani Henryko, taki najbardziej typowy motyw łowicki, czyli koguciki, z takimi barwnymi, zdobnymi ogonami. Jak to się robi? Niech pani powie. No najpierw trzeba wyciąć koguta czarnego. Takiego jak ten, tak? Tak. A później wycinać kolory i naklejać. Prościutkie, prawda? Ale pani Henryka robi to za pomocą takich oto nożyc, które mogłyby służyć do strzyżenia owiec. Do strzyżenia owiec. Naprawdę? Tak. Jak takie ciężkie i w zasadzie nieporęczne narzędzie może robić takie precyzyjne? No ale dawniej, no jak ile to 40 lat temu, to nie mieli, może jeszcze nie było takich małych nożyczek. To teraz pani Henryko, proszę nam pokazać, jak to się dzieje, że takimi nożycami robi się tak precyzyjne wzory. Proszę, to ja pokażę. Tak. Zaczynamy od kwiatuszka. O, tak wygląda kwiatuszek. Niby prosta robota. Czyli składamy koło, tak? Na cztery. Tak? Najpierw wycinamy koło. Najpierw a koło. Później. Najpierw koło. Z tego wyjdzie kwiatek. A kto panią nauczył, pani Henryko, wycinania? Ja nauczyłam się od swojej cioci, od mamusi siostry, Marianny Pietrzek. I później. Co był tam organizowany, jakiś konkurs, to zawsze robiłam. No i jakiś czas tak robiłam, a jak skończyłam 14 lat chyba, czy 15, to zostałam przyjęta do sztuki łowickiej. To była taka spółdzielnia artystyczna? Tak. I właśnie tam robili też hafty, też robili nie tylko że wycinanki. Ale my się dzisiaj skoncentrujemy na pisankach, bo to ten czas. Właśnie. Z panią Henryką tutaj jeszcze podziałamy, a efekt naszej pracy zobaczą Państwo już niebawem po Ekspresie Republiki.